Mamy godzinę 14:14. Po obiedzie jesteśmy, były kopytka i flaki. Dzwonił ochroniarz, że przyszły paczki. I tak samo przyszła mi maila Oskarek, że paczki jego przyszły do mnie. No to jedziemy po te paczuszki. Mam nadzieję, że tym razem nie będą takie wielkie, że aż kolega nie mógł załadować na wózek, nie mówiąc już o mnie. Także jadę. A o 16:00 jadę do pana Romańczukiewicza po odbiór szramka, który w narkozie leży po usunięciu kamienia i leczeniu dziąseł, bo mu tam niemiło pachniało z tego pyszczka. Także pan Romańczukiewicz ma po południu otwarty od godziny 16:30, to już będzie po zachodzie słońca. Także będę bzykiem jechał, to już będzie ciemno. Kochani, no z obiadu wychodzą koledzy. Pieszczoszek, Żbiczek. Nie, czy tutaj pieszczoszek? Tu chyba pieszczoszek, a tam Murzynek. A to Cypisek. A tam Cienki Bolek. Cienki Bolek jutro pojedzie. No, no to tak wygląda, to jedziemy. A proszę, pan Władek wraca z obiadu. A tu jeden kotek wyszedł po niego. A gdzie jest piszczałka? Kicia, kicia. Piszczałka tu została za winklem. Chodź kicia, bo pan Władek poszedł już, chodź. A coś znalazła, no. Proszę. Kotki pana Władka to przychodzą tu teraz. A to jest matka wszystkich matek? To to jest matka Garfieldów, tych moich. Nie? O, Cypisek leci też za panem. Weź go pan, panie Władku, pogłaskaj. Panie Władku, pogłaskaj pan mego kota. Czemu pan mojego kota nie chce głaskać, panie Władku? Da się głaskać, na ręce się da. Podaruj pan mu odrobinę luksusu. Ja mu nie mogę zapewnić luksusu. Pan mu zapewni. A tego... Załaduje pan mi paczki? No pan jako budowlaniec, co zna pan tam różne przykładnie, dźwignie. A to było dawno i nieprawda. Już pan zapomniał? Tak. O, widzi pan, no on chce do pana, a pan go chciał nadepnąć. Co tam znowu? Panie ojczyźnie, panie poruczniku, dziękuję za te ciepłe buty. O Jezu, nie całuj mnie, no, całuję ja poręczę. Ja pana szanuję, kocham, lubię, no. Szanuję. Oni są uwolnili za... Barabasza. Barabasza uwolnili. I co? I znowu z papierami chodzisz? No pomówili mnie ukradzić pieczątki pani Podolskiej. Jezus Maria. To... Dzwońcie na policję. No to do więzienia cię zamkną, nie ma co. Za wszelką cenę mnie ugotować, kurwa. To co, to znowu uciekniesz przez parkan, nie? Wędzik wyszedł, bramą. No tak, tak, przez bramę akurat. Przez tą dziurkę od klucza jeszcze. No ucałował mnie w rękę za to, że mu dałem takie bambosze ocieplane, bo siedział w izolatce bez kapci, płytki podłogowe, zimno w nogi. Nie. No i znowu chodzi z papierami i mówi, że jest zdrowy. No jedź. Jak tam mistrzu nasza tego sprawę? No będę jechał akurat popytam. No dobra. Ona ma tutaj przywieźć, nie? No. No oczywiście.
A się narobiło. No, ile paczek? Zobaczymy. Są! Są paczki. Bierzemy, panie Andrzeju. Podpisujemy. Dobra. Jak trzeba, to podpisujemy. To dwie czy trzy są? Trzy. No właśnie, bo miały być dwa z GLS-u i z DHL-u jedna. Tak, tak, ona dwie przywiozła. Tak? I tu też wyżej. Nie. To się dobra. Dobra. No. No, chodzi cypisek. Cypisek, chodź. Mój 7 kilo waży. O kurde. To mój żaden tyle nie waży. To ma pan rekordzistę. Młody, rok czasu. Tak? O, ależ go pan. Ale nie to, że on taki różny, nie? No. Ale w domu jest cały czas. Co pomożemy załadować? Pom na wierzch damy. No nie mogę kurwa dźwigać. Ojej, niech pan nie rzuca, bo no przez dno wyleci. Dobra, dam panu za to kota. Ja mam. Panie, nikt nie chce kota, ale koty mi giną. No ale a ten chciał wziąć, to nie chciałeś pan dać. On tego bierze tam z rogu od tej właścicielki, ma cztery. No. Ale trzy koty mi zginęły w miesiąc. Najmłodsze, najlepiej odchowane, oswojone. Ale lisy też? Nie, to nie lisy. Nie. Cypisek, chodź kiciulku. Chodź niuniek. Chodź kicia. Cypisku. Kicia, chodź. Jak się wabi? Cypisek. Jak? Cypisek. A cypisek. Cypis. Chodź kicia. Chodź kiciulek. Się da pogłaskać, na ręce wziąć. Nie. No. A załatwiają się gdzie? A nie, one luźno żyjące tam w tej szopie, w tej bocianówce. Aha. Mieszka. Nie? Ja myślałem, że trzeba. Nie, w pokoju mam jednego, to w kuwetę mam, w kuwecie się załatwia. Tak, nam w nocy. Oho, patrz pan. Coś tam na drzewie chyba jest. Jakiś kot. Chodź, cypisku, no chodź, idziemy. A kicięty. To nie musi pan tych muchołapek nic. Chodź. Chodź, kiciulku. Cypisku, chodź, bo cię pani kierownik kuchni na grilla weźmie. Chodź tu. Nie, pani się nie obawia. Obcinam. Chodź, cypisku. Chodź, bo pani kierownik cię weźmie na grilla. Chodź. Naszła pani kierownik kuchni, przystanęła, bo myślała, że mi wejdzie w kadr i ją sfilmuje. Ale ja unikam takich sytuacji, żeby później ktoś nie zarzucił, że ich tam filmuje. Chodź, cypisku, chodź. Ale zobaczcie, jaka paka. Tutaj prawie 9 kilo. No i worek łyskasa, a tutaj od DHL-u. To ktoś inny przysłał. Chyba tak. Bo przyszły trzy paczki, a Oskarek mówiłeś, że dwie paczki od ciebie. O kurde, ale ciężko. Cypisek, chodź, pomożesz mi ciągnąć. Kochani, ciężko. Ja sunę, ale ciężko. No, opatrzność nad nami czuwa. Bogu niech będą dzięki za te dary. Pobłogosław, Panie Boże, by się rozmnożyło. Amen. Nie, to jest taka moja regułka, właściwie nie moja, tylko gdzieś
zasłyszałem. No i powtarzam, bo akurat ona odzwierciedla tego, co chcę przekazać. A to piszczałeczka pana Władka. Pan Władek poszedł, a piszczałka została. Co, kiciulko? Czemu zostałaś? Czemu nie poszła z panem Władkiem? Nie? Będziesz czekać tu? Tak? Będzie czekać. Ale na co, to nie wiem. No, kuleje troszkę. Op. A mój cypisek? Jest. Chodź, cypisku. Chodź, niuniś. Aj, cypiseczek, chodź. Aj, kochany cypisek, zobacz, jaki on jest słodki. Jaki on jest słodki, nasze słoneczko. Jest jak słońce. Piękny ten cypisek. Aj. Chodź, kiciulku. Aj, aj, aj. Muszę kiedyś się wziąć do pokoju, zobaczyć, jak się zachowa. Wezmę go na pół. O Jezus Maria, pod nogi mi szedł. Na pół godziny go wezmę. Chodź, cypisku. Tylko go będę musiał wziąć chyba do klatki. Bo jak go wezmę na ręce, to na korytarzu się przestraszy i mi się wyrwie. Nie, cypisko? O Jezus, jakie ciężkie. Jakie ciężkie. O Jezus, kto to jedzie na rowerze i co to będzie? A gdzie kolega kask ma? Co? Spichlerzu. No kupił nowy, ładny kask i nie jeździ. Oszczędza ten kask. Na co oszczędza ten kask? Na autostradę? Chodź, cypisku. Chodź, niuniuś. Chodź. Idziemy, kurczę. Czuję, że mi się ręka wydłuży o 5 cm. Oj, ten Oskarek to zawsze załaduje mi. No, ale to nie ma co narzekać. Należy się cieszyć, że Oskarek pamięta i zawsze jest czujny. I jak tylko mi się coś tam zaczyna brakować, to dziurę w brzuchu mamie wierci, że się kończą karma. No i pani Sylwia zamawia. Oskarek ma lat 15. Chodzi do szkoły, ale mówi, że nie ma jeszcze narzeczonej. Ać, kciuk, ać. Aki ten cypisek jest ładny. Jezus Maria. Jak te rudy są, się podobają. Ja pamiętam pierwszego kota, jakiego mieliśmy na wsi, którego pamiętam najdawniejszego, to też rudy. Nazywał się Odżółtak. Brat nazwał go Czółtak. No i skończył tragicznie, bo szedł za mną. Ja miałem chleb namoczony w wodzie, posypany cukrem. I krowa też szła za mną. I tam podskoczyła. Coś ją tam, nie wiem, siekło. Tak podskoczyła, że go tylnią nogą nadepła. I on wyskoczył, poleciał gdzieś 10 metrów, takie krzaki, gałęzie, i tam skonał. Oj, płacz był niesamowity. Tak. Takie tragiczne. Śmierć kotka ukochanego. Jakoś nie pamiętam ten czas, żebyśmy mieli więcej. Bo zwykle na wsi to ma się więcej kotów. Ale ja jego pamiętam, jak sięgam w pamięci tylko jego. Tak jakby on tylko był.
Może to wynika z uczuciowych emocji, takich przywiązania do tego kotka. A. Cienki bolek, jutro pojedzie. Jutro pojedziesz, kolego. Ale przyszykuj się. Tylko czekaj, jutro to ja cię złapię przed śniadaniem. Kolego, włożę do kojca. Także jak przyjdę po śniadaniu, to żebyś mi się nie schował. Jak w ten czas się dowiedział, czy usłuchał, podsłuchał. A może pan Romańczukiewicz mówi, że inne koty mu na pewno powiedziały. I schował się na tej beczce tam, do tej beczki na dachu. Ja obejrzałem te wszystkie domki w Bocianówce i dookoła. I mówię, tylko tam nie sprawdzałem, a wiem, że on tam chodzi i się chowa. No i po 2 godzinach stamtąd wylazł. Jak już było po wszystkim. No, no to tak, kochani. Tutaj są jeszcze puszki łyskasa. Oprócz tego łyskasa w worku są puszki. I teraz nie wiem, Oskarku, czy ta paczka jest od ciebie z tymi puszkami, czy tamta. Tylko czy czasami to nie jest ta premia dodatkowa. No, chodźcie, Kisiulki, zobaczymy, co tutaj nam Oskarek w tej pudełku przysłał. Chyba puszki. Ale zobaczymy. O, jest paczka. Zaraz nóż weźmiemy. O, mój nóż. Od Chińczyków. Z tej aplikacji Yom. Za 3 złote. Jeszcze nie było tej akcyzy, czy jaka tego podatku. Za 3 złote zamówiłem. Ten czas chyba 10 sztuk. I tak obdzielałem w rodzinę, znajomych, opiekunów niektórych. O, cienki bolek. Cypisku, tutaj mam. Chodź, tu zobacz. Tu, Kiciulku. Cypisku, chodź. Chodź, zobacz, co tu jest. Co tu jest? Co to jest? O, saszetki. Kochani, to są saszetki. O, łyskasy. Łyskasy są, chłopaki. O. Tak. 44 i 44 to jest 88. No. Bo. Cypisek, chodź na tego saszetki. Chodź. Cypisek. Chodź. Zobacz. O, zaraz tu przyjdzie. O, cypisek, chodź. Kicia, chodź. Zobacz. O, cypisek. Chodź. Cypisek, chodź. O, Jezu. O. Ale, o, jak, zobacz, cypisek, tu, cypisek, chodź tu, chodź, o Jezus, tu cypisek, zobacz, pieszo, chodź, oj, o, jak one za tymi saszetkami są, Jezus Maria. Jak tylko szelest usłyszy. Ale nie chcą mieć innych rzeczy, tylko saszetek. Kochani, zobaczcie. O. Widzisz, Oskarek? I później nic dziwnego, że to 4 kilo już waży. A roku nie ma.
No. No, macie. Nie dawałem wam chyba od miesiąca. No. Już jest 86 saszetek. No, dam wam jeszcze trzecią. Promocji od Oskarka dostajecie. Macie, od Oskarka w promocji. No. Aha, aha. A tamten poszedł tam. Nie chciał. Połałem go. Nie wiem, czy to pieszczoch, czy murzynek. Ale poszedł. Dobre. Dobre, widzicie? Oskarek dobre rzeczy przysłał. Miau, 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 miau. Cienki bolek coś tam ma z ciąsłami, ale widzę je. No jutro się pokaże, pan doktor go zbada. Na odrobaczenie też dostanie. A teraz 18 listopada. O! Majeczka przyszła. Też przyszłaś na Feliksa? Chodź, kiciulka. O, też przyszła na Feliksa chyba. O, też. Tu masz Majeczkę. Majeczka Winstony jadła, dostała na obiad. Ona tak nie jest specjalnie głodna. Jezus kochani, co się dzieje? No spać mi się cały dzień chce. Nic mi się nie chce robić. Tylko spać. No tu wypełniaczy. O, trzy razy strzeliłem. Jak to ktoś nieraz, jak to było w strasznym dworze, nim trzy razy kur zapieje. Jeżeli straszny dwór, to chyba moniuszki. Nie byłem dobry z tego. No dobra, pudełko wrzucimy na ognisko. Niech to spłonie wszystko. Oto trzecia godzina. Samochody zaczynają jechać. No a ja będę się sposobił, żeby jechać po Szramka bzykiem. Muszę wyjechać przed zachodem słońca. Zachód słońca będzie gdzieś koło 15.50. 14.40, to jeszcze za szybko. Tamte samochody. Także pojadę po 15. A pan Rumańczukiewicz otwiera od 16.30. Ale jak zajadę wcześniej, to może i wcześniej mi wyda, żebym nie jechał po ciemku. Bo nawet sam powiedział, o, no mój, tu już ciemno będzie. A pan tym bzykiem. No, będzie ciemno. Dobra. No to teraz włożymy. O, no,
widzisz, kochany Oskarku, teraz mniejsze paczki rozładowałem sobie jedną ręką i się mi przepuklina nie powiększy. Zjadły. Zobaczcie, trzy saszetki nie ma. Nie ma. Poszły. Poszło do brzuszka. No, ale nie myślcie, kochane kotki, że to tak będzie zawsze. To była promocja od Oskarka. Premia za dobre sprawowanie. No tak. Także, kochani, wstawię wózek do środka. No i wniosę to do środka. O, a tam kusy, zobaczcie. Bez ogona. O, poszedł. A ja tutaj kusemu i białasowi wykładam jedzenie. O, tu nawet jest. Nie wiem, pieszczo albo murzynek. Zobaczcie, zupa mleczna. Ryż i o. I karma. I siedzi tam. On już wie, że to jest zawsze jedzenie. Także przychodzi. Naje się. Wie, że go nie ganiam wcale. Spokojny, nie musi się chować, uciekać. A nasz bus wiezie naszych ludzi skądś. No. I tak. No dobra. No myślę, że dalej nie ma sensu filmować. Zupka mleczna jest. Ciotka płaczka jest, a później w bocianówce śpi. Tym wiklinowym na podłodze jakoś jej pasuje. No i zaczyna powoli jakby szarzeć. Kochani, jakby szarzało. Piękna polska złota jesień. Piękna. Co prawda nie zamiotłem jeszcze tych liści. Mam kolegę, co dałem już paczkę papierosów. Ale urok jest. Kochani, nawet w tym niezamiecionym. O, siedzę. Majeczka, cypisek, cienki bolek, najedzone, szczęśliwe, wolne, wolne kotki. Mają gaj swój małpi, mogą biegać, latać, chować, nawet przede mną. No, tam jest mini osiedle pod siwą czaplą. Tam kotki, które przyjdą za parkanu ewentualnie. Bezdomne, które nie mają gdzie spać, to mogą spać. I kotki się przez to trzymają. No, bo jest gdzie się schować, jest gdzie pobiegać. Jest co zjeść, dzięki wam, kochani internauci. To cóż, kotko, więcej. Opiekun jest. To jest ich oaza.